Rozpoczął się szósty salon marcowy. Projekt wystawienniczy z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku został reaktywowany 6 lat temu przez Zakopiańskie Centrum Kultury. Tegoroczna edycja jest całkowicie poświęcona sztuce plakatu. Na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki prezentowanych jest ich 60. Są tematycznie związane z Zakopanem. Pierwsze plakaty, które pojawiły się w Zakopanem i które Państwo możecie zobaczyć tutaj na wystawie, to plakaty z lat 20. ubiegłego wieku. I to są te najwcześniejsze plakaty prezentowane na wystawie, ale prezentujemy również plakat współczesny i plakat, który zainicjowany został i którego twórcami są najwybitniejsi artyści plakaciści polscy z tak zwanej Polskiej Szkoły Plakatu, nurtu w sztuce polskiej użytkowej, niezwykle cenionego, rozpoznawalnego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie za swój niezwykły intelektualny i estetyczny walor. Wśród najbardziej znanych nazwisk plakacistów polskich, których pracę możecie Państwo zobaczyć na wystawie, jest m.in. Waldemar Świeży, Lech Majewski, Jan Młodożeniec, Maciej Urbaniec, Jerzy Treuter. Pochodzą ze zbiorów prywatnych oraz różnych instytucji. Wśród nich prezentowany jest zbiór należący do Muzeum Tatrzańskiego. Zakopiańskie plakaty reklamują ofertę hotelowo-gastronomiczną, różnego rodzaju formy wypoczynku, a także imprezy sportowe, kulturalne i regionalne. Wyjątkowy plakat jest Tadeusza Gronowskiego, który reklamuje taką tatrzańskością, jakbym to powiedziała, papierosy, które się wdzięcznie nazywały Tatry. Plakat wystawy uczniów Szkoły Przemysłu Drzewnego jest wyjątkowy, ponieważ jego wersja i także wisi w naszej Galerii Sztuki w Willi Oksza, ale jest troszeczkę inna. Powiesiliśmy jednobarwną wersję, czyli stworzone z jednej matrycy. Ten jest ciekawszy, jest dwukolorowy. W naszej galerii ten akurat plakat drzeworytniczy jest stworzony z dwóch matryc, z dwóch płyt i dlatego możemy go oglądać w dwóch barwach, czarno-czerwonej. Wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki będzie można oglądać do 7 maja. Gorzkie żale to nabożeństwo wielkopostne, w którego skład wchodzą m.in. hymn, lament duszy nad cierpiącym Jezusem i dwie pieśni, rozmowa duszy z Matką Bolesną i Któryś za nas cierpiał rany. Te elementy liturgii stały się inspiracją dla zakopiańskiego zespołu Harmony Trejo. Projekt Gorzkie Żale polegał na pochyleniu się nad melodiami, barokowymi melodiami gorzkich żali, jako próbie znalezienia esencji tej muzyki i przeniesienia ją na grunt muzyki współczesnej, jazzu, z jednej strony jazzu współczesnego, z drugiej strony tego, co sam zespół próbuje odkryć i czym się próbuje definiować. Jest to temat, który jest dość rzadko spotykany w muzyce jazzowej. Wiele różnych rzeczy kościelnych było już podejmowanych, często są kolędy na przykład, ale gorzkich żali mało osób używa do właśnie specyficznych aranżacji. I doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić coś oryginalnego. I muszę powiedzieć, że te melodie są bardzo trudne, bo one są bardzo proste. Na bardzo prostej harmonii i my musieliśmy spojrzeć na nowo na to i dorzucić od siebie coś i jakąś naszą fantazję, jakąś naszą wiedzę. Thank you.
Koncert zespołu Harmony Trejo odbył się w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zakopanem. Drodzy mieszkańcy, drodzy goście, drodzy uchodźcy, którzy w tym momencie goszczą w naszych domach, chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Chciałem wam życzyć nie tylko tego spokoju i pokoju, ale dużej nadziei na nadchodzące święta, na nadchodzący czas. Oby ten czas był dużo lepszy niż do tej pory. 13. Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich Złote Kierpce będzie trwał w Zakopanem przez 2 dni. Przegląd konkursowy odbędzie się 23 i 24 kwietnia w Kinie Giewont. W festiwalu biorą udział dziecięce zespoły regionalne prezentujące folklor górali podhalańskich. Najlepsze z nich zakwalifikują się do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju, a następnie zaprezentują swoje programy podczas 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w sierpniu w Zakopanem.